W spotkaniu trzeciej kolejki Katowicko-Sosnowieckiej Ligi Okręgowej Sparta Katowice podejmowała u siebie RKS Grodziec. Gospodarze, podrażnieni ostatnim remisem z KS Niwy Brudzowice, chcieli zgarnąć 3 punkty i trzeba przyznać, że pokazali ogromny charakter. To jednak już za moment. Zobaczmy wcześniej skład desygnowany do gry przez trenera Michała Czyża. W bramce numer 1 Krzysztof Pieczonka, 5 to Daniel Krawczyk, 6 Dawid Honysz, 8 Martin Markosjan, 9 Aleksander Januszkiewicz, 10 Kamil Bełtkowski, 11 Sebastian Gielza, 16 Mateusz Wiśniowski, 17 Kamil Witkowski, 19 Sebastian Sarzała, 20 Andrzej Sarzała. Trenerem Sparty jest Michał Czyż. Zaczynamy środowe spotkanie. Druga minuta spotkania. Kamil Bętkowski na lewej stronie boiska. Dośrodkowanie teraz w pole karne na głowę Januszkiewicza. I Sparta bardzo szybko obejmuje w tym pojedynku prowadzenie. Świetne zachowanie Aleksandra Januszkiewicza w polu karnym. Kontrujący strzał głową. I bramkarz gości Jakub Lewandowski. Bez najmniejszych szans na interwencję. Minuta 12. Dośrodkowanie z rzutu rożnego uderza Dawid Honysz. Piłka zatrzymuje się na słupku i nie ma drugiej bramki dla Sparty Katowice. 15. minuta tego pojedynku. Na lewej stronie jest Jan Janosz. Janosz wycofuje przed pole karne. Zgranie piłki do Sebastiana Kubika, ten uderza! No i pokonuje Krzysztofa Pieczonkę. Goście bardzo szybko odpowiadają na bramkę Sparty. I w 15 minucie tego pojedynku mamy remis 1-1. Mocne uderzenie na bramkę golkipera Sparty. Bez szans na skuteczną interwencję. Zasłonięty Pieczonka. 19 minuta tego meczu. Bętkowski. Zagranie do Witkowskiego, ten w pole karne do Gielzy. Gielza uderza. Dobrze broni jednak Lewandowski, parując ten strzał na rzut rożny. Zobaczmy, co działo się pod drugą bramką. 41 minuta tego pojedynku. Wejście w pole karne. Uderzenie na bramkę Pieczonki. Słupek. Drugi słupek. I piłka ląduje szczęśliwie w rękach Krzysztofa Pieczonki. No ale groźnie teraz było pod bramką Sparty i ostrzeżenie dla drużyny Michała Czyża. Odpowiada jednak Sparta. Januszkiewicz do Bętkowskiego. Bętkowski uderza w krótki ruch bramkarza. Piłka tylko w boczną siatkę. To jeszcze fragmenty pierwszej odsłony tego spotkania. Strata w środkowej strefie boiska. 3-1 wychodzą goście. W polu karnym jest Tomasz Czogała. No i nie daje szans na interwencję Krzysztofowi Pieczonce. Goście dość niespodziewanie wychodzą na prowadzenie. No i na przerwę mogą schodzić w dobrych nastrojach. To już fragmenty drugiej połowy tego pojedynku. 55 minuta spotkania, dogranie w pole karne. Wybijają to jednak goście. Piłka trafia pod nogi Bętkowskiego. Świetny strzał! No i mamy kontaktową bramkę dla Sparty Katowice. Bętkowski nie zastanawiał się zbyt długo. Przyjął piłkę, uderzył. No i mamy rezultat remisowy. Bez szans na interwencję Lewandowski. Minuta 71. Dogranie z rzutu rożnego w pole karne. Jest tam Jakub Adamek. No i goście ponownie w tym pojedynku wychodzą na prowadzenie. Odpuszczone krycie i Pieczonka bez szans. Sparta jednak nie złożyła broni. Kamil Bętkowski, uderzenie z rzutu wolnego. Fantastycznie broni to jednak bramkarz przyjezdnych Jakub Lewandowski. Uderza z prawej strony Januszkiewicz. No ale po raz kolejny dobrze między słupkami spisuje się Lewandowski. Poprawia jeszcze Bętkowski.
No i bramkarz gości. Tutaj jeszcze raz powtórka tej poprzedniej sytuacji, czyli uderzenia z rzutu wolnego. No fantastyczne zachowanie bramkarza, który poszedł już w drugą stronę, ale zdołał jeszcze odbić tą piłkę. Kamil Będkowski, trzecia bramka dla Sparty Katowice. Rzutem na taśmę podopiecznie Michała Czyża doprowadzają do remisu. Będkowski strzela swoją drugą bramkę w tym pojedynku. No a to jeszcze nie koniec tego spotkania. Minuta 92. Wprowadzony w drugiej połowie Mateusz Gąska posyła dobrą piłkę na prawą stronę. Jest tam Kamil Będkowski! I fantastyczne trafienie zawodnika Sparty. 92. minuta i podopieczni Michała Czyża wychodzą na prowadzenie 4-3. Co za powrót drużyny Sparty. Niesamowite okoliczności, kapitalne bramki Będkowskiego. No i 3 punkty zostają w Katowicach. Ogólnie zaczynamy mecz bardzo dobrze, strzelamy bramkę szybko w drugiej minucie i ta pierwsza połowa dalej do zapomnienia. Dajemy przeciwnikowi uwierzyć w to, że może tutaj coś zrobić. Zamiast strzelić drugą, trzecią bramkę i dyktować tempo tego meczu, to my oddajemy całkowicie pole gry przeciwnikowi. Dostajemy jedną bramkę, drugą przegrywamy do przerwy, plus przeciwnik miał kolejne sytuacje, które jakby lepiej gdzieś wykończył ostatnim podaniem, to mógł nas pokarać. Także pierwsza połowa mi oprócz tej pierwszej bramki można powiedzieć, że do zapomnienia. 3 zmiany w przerwie. W drugiej połowie na pewno pod kątem zaangażowania i tych cech gdzieś policjonalnych wyszła całkiem inna drużyna. Strzelamy bramkę na 2-2, ale potem znów dziecinny błąd. Gdzieś damy, zamiast piłkę wybić na rzut z autu, wybijamy piłkę na rzut rożny z tego bramka i sami narażamy się tak naprawdę na nerwową końcówkę. Cudem. Naprawdę trzeba powiedzieć, że cudem nam się udało ten mecz wyciągnąć zwycięski. Chwała dla drużyny, że wierzyła do końca. Ale jeśli my chcemy gdzieś walczyć o awans, bo takie mamy aspiracje, to na pewno takie mecze i takie błędy nie powinny się nam przytrafiać. No na pewno determinacją i wiarą we własne umiejętności doszliśmy do tego, że wygraliśmy w końcówce 4-3, ale na pewno jest mnóstwo elementów do poprawy. No, tym razem mnie w roli komentatora udało się zaliczyć 45 minut. Wydaje mi się, że mecz był ciężki. Przeciwnik sprawiał duże problemy. Na pewno nie cieszy fakt, że 3 bramki, które straciliśmy, to były bramki, w których mogliśmy się o wiele lepiej zachować. Tak czy siak najważniejsze, że wynik idzie w świat. Wygraliśmy ten mecz i teraz tylko czekamy na niedzielne spotkanie. Sparta wygrywa zatem rzutem na taśmę, pokazując niesamowity charakter. Kapitalny występ zaliczył Kamil Będkowski, który strzelił 3 piękne bramki. W najbliższą niedzielę kolejne trudne spotkanie przed podopiecznymi Michała Czyża. W derbowym pojedynku zagrają z GKS-M2 Katowice.